Bezgranicznie przerażony siedzę przed komputerem. W każdej chwili mogę umrzeć. Dziś przyjaciel opowiedział mi pewną historię. Od kiedy był dzieckiem, jego ciotka się nim zaopiekowała. A ostatniej nocy opowiedziała o tym, jak zginęli jego rodzice. On bardzo dobrze ją naśladował. Znam ich dość dobrze. Byli na misji na jakimś zadupiu w południowej Ameryce, kiedy pewnej nocy przerażony mężczyzna wpadł do szpitala misyjnego. Opowiedział, że jego siostra została zabita przez Muerta Blanca i jest pewien, że to teraz idzie po niego. Czym jest Muerta Blanca? Najwyraźniej jest to jakiś rodzaj boogeymana, jak chupacabra czy coś takiego. Nazywają to białą śmiercią lub białą dziewczynką, ponieważ to była dusza kogoś, kto tak bardzo nienawidził życia, że powracała w swoich bandażach, żeby zabijać tych, którzy o niej mówili. Temu człowiekowi opowiedziała o mściwym duchu jego siostra, na kilka godzin przed ich śmiercią. Opowiedziała o dziewczynie o czarnych, martwych oczach, wręcz plujących nienawiścią. Ta rzecz przemieszczała się bez poruszania nogami, zakradając się za ofiarą do jej domu. Wtedy, gdybyś jeszcze nie zdawał sobie sprawy, że ona podąża za tobą, po powrocie do domu zaczęłaby pukać do drzwi. Raz, po skórę, żeby mogła zakryć swoje gnijące ciało. Dwa razy, po mięśnie, żeby mogła zgrzytać zębami w czasie szukania ofiar. Trzy razy po kości, żeby mogła przyklęknąć, zebrać swoje zęby i zabić ofiarę. Cztery razy po serce, żeby mogła je nosić na szyi. Pięć razy po zęby, żeby mogła je wypolerować i trzymać w pudełku. Sześć razy po oczy, żeby mogła zobaczyć twarze tych, których najbardziej kochasz. Siedem razy po duszę, żeby mogła ją pożreć. Nigdy nie wyjdziesz, będąc w jej żołądku. Ona będzie to powtarzać, stukając w każde lustro czy drzwi oddzielające was. Możesz spróbować uciekać od niej, ale jest szybsza niż ktokolwiek inny. A jeśli wyjdziesz z domu, kiedy będzie pukać, nie będzie już taka uprzejma, kiedy cię dopadnie. Mężczyzna był pewien, że właśnie to zabiło jego siostrę i próbował powiedzieć o tym policji, ale nie słuchali. Następnie próbował opowiedzieć o tym księdzu, ale ksiądz go odprawił, kiedy zobaczył, że to coś teraz za nim podąża. Ach, tak, zapomniałem o tym. To może cię dopaść tylko wtedy, jeśli opowiesz komuś o tym, albo kiedyś zobaczysz, jak to coś zabija. Mężczyzna po zakończeniu swojej opowieści ukradł samochód z misji i już nikt go więcej nie zobaczył. Widocznie jego rodzice natychmiast zadzwonili do jego ciotki i opowiedzieli jej o tym, co się wydarzyło. Zostali znalezieni następnego ranka obdarci ze skóry i rozczłonkowani. Ich ciała pokrywały małe, wyglądające na dziecięce odciski dłoni. Ostatniej nocy jego ciotka była nieźle wstawiona i opowiedziała mu o wszystkim. On opowiedział mi tę historię wczesnym rankiem w szkole, jeszcze zanim zjawiły się gliny. Jego ciotka została zamordowana tej nocy. Wieczorem zadzwoniłem do niego, a on powiedział mi, że był przez kogoś śledzony, a teraz oni pukają mu do drzwi. Powiedziałem mu, żeby przestał mnie wkręcać. On wtedy na chwilę odsunął słuchawkę od głowy i mogłem dosłyszeć powolne stukanie. Chwilę później usłyszałem drzwi wypadające z zawiasów i krzyk umierającego przyjaciela. Wtedy głos jakiejś małej dziewczynki przez telefon powiedział: Świadek, rozłączyłem się. 3 minuty temu ktoś zapukał do moich drzwi. Zastukała 28 razy do drzwi frontowych, 28 razy do lustra w korytarzu i kolejne 28 razy do drzwi mojej sypialni. Robiła to powoli. Myślę, że chce mnie jeszcze bardziej przestraszyć, żebym wiedział, że śmierć nadchodzi. Nie będę uciekał. I tak nie dostałbym się do samochodu. Minutę temu zaczęła pukać do drzwi sypialni. W każdej chwili może skończyć.
Miło było was poznać. High five, świadek.